Głuchy, głuchowie, czuwaj! Pod harcem jest Agnieszka Wyszyńska, rzecznik prasowy HUFCZP Katowice. Harcmistrz Paweł Sobula, komendant HUFCZP Katowice. Ilu harcerzy bierze udział w tegorocznym rajdzie? Dobre pytanie. Zgłoszonych produkt listy i zgłoszeń według formularza zgłoszeniowego łącznie harcerzy i zuchów jest 362. Jaki jest program tegorocznego rajdu? Zaczęliśmy dzisiaj, w piątek, 7 września, od uroczystego apelu rozpoczynającego rajd pod Wieżą Spadochronową, a jutro patrole wyruszą na swoje trasy, aby podczas gry miejskiej w Katowicach wypełniać różne zadania. Równo, co jest takiego wyjątkowego w samym harcerstwie, że ciągle przyciąga tylu młodych ludzi? Jak wiemy, teraz konkurencja wśród innych zajęć dla dzieci i młodzieży jest dosyć spora. Dlatego harcerstwo musi się przebić przez to i myślę, że naszym głównym atutem jest to, że zapewniamy dzieciom, młodzieży czas przez większość roku szkolnego. Nie spotykamy się raz na godzinę w trakcie tygodnia, ale proponujemy też wyjazdy na biwaki, na letnie obozy i dzieci się świetnie przy nas bawią, przeżywają przygodę i poznają ludzi, swoich przyjaciół, z którymi później spędzają większość czasu. Jak to się nazywa? Pojki. Pojki. Jakaś historia druku, co to jest te pojki? Co to są pojki? Sztuka charakterystyczna dla kuglarstwa i polega to na jakby zsynchronizowanych ruchach rąk, które sprawiają, że są dobre efekty, że są ładne efekty. Ogólnie jesteśmy drużyną z Zabrza należącą do HUFCZP Bytom. Jesteśmy 18. zabrzańską drużyną harcerską Orkan imienia Jerzego Kukuczki, więc mamy duże zróżnicowanie. Aktualnie rozkładamy namioty, największe chyba tutaj na rajdzie. Dopiero rajd się zaczyna, a zapowiada się bardzo fantastycznie. Mam nadzieję, że będą takie same wrażenia jak po innych latach, bo to już 4. edycja, kiedy tu jesteśmy. Więc mam nadzieję, że będzie dalej bardzo sympatycznie i poznamy coraz to nowszych ludzi z innych HUFCZP i będziemy mieli przyjaźnie na długo. Ten rajd jest reklamowany jako największy i jeden z najważniejszych na całym Śląsku. Dlatego proszę powiedzieć, co jest w nim tak wyjątkowego, że harcerze tak tłumnie przybywają każdego roku? Myślę, że to jest fenomen tego rajdu, to jest atmosfera. Atmosfera ludzi, którzy tutaj tworzą ten rajd, po tym miejsce. No, jedyne takie na Śląsku, jedyne takie w Polsce, gdzie harcerze mogą spotkać się na początku września u stóp wieży spadochronowej. I też przeżyć historię, całkiem fajną historię, niekoniecznie taką, tutaj mówimy o II wojnie światowej, ale poznać trochę historii i przy tym dobrze się bawić, nawiązać nowe znajomości, a zresztą my Katowice są centrum Śląska, więc warto tutaj dotrzeć i spotkać. Jakie zajęcia programowe mają na tegorocznym rajdzie do wyboru harcerza? Jeśli chodzi o zajęcia piątkowe, to już za chwilę patrole rozejdą się w różne części Parku Kościuszki wokół HUFCZP i tak naprawdę znajdą dla każdego coś dobrego, ponieważ zaczynają się zajęcia zarówno z karate, zajęcia fotograficzne, warsztaty szczudlarskie, warsztaty grania w bóle. Dla wędrowników przygotowane są różne gry sprawnościowe, na przykład granie w unihokeja na folii razem z mopami i wodą z mydlinami, więc myślę, że będą mieli też dużo frajdy i zabawy. Dla tych bardziej uzdolnionych plastycznie druhny przygotowały rękodzieło, będzie można wykonać stworkę potworka z filcu, a także spróbować techniki dekupaż.